Dobry wieczór Państwu. Oj, tylko nie wiem, czy... O, teraz jest, ale to internauci też fajnie, że wysłyszeli. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór na kolejnym spotkaniu w ramach 11. edycja Prozy Poetów imienia Anny Tokarskiej. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o twórczości i osobowości Marka Chłaski, kultowego w swoim czasie pisarza, autora powieści, opowiadań oraz scenarzysty filmowego. Była to bardzo barwna postać buntownika powojennego świata artystycznego. Jego proza stała się wyrazem sprzeciwu wobec schematyzmu i zakłamania literatury socrealistycznej. O Chłasce będziemy rozmawiać z panem Radosławem Młynarczykiem i pozwólcie Państwo, że taki krótki biogram przedstawię. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, autor biografii Chłasko Proletariacki Książę, którą można nabyć po spotkaniu. Ukazała się w 2020 roku. Odkrywca i edytor młodzieńczej powieści Marka Chłaski Wilk, a także tomu juwenaliów pisarza Najlepsze lata naszego życia. Uczestniczył w pracach nad wydaniem listów i pamiętnika Marka Chłaski, a także serii jego utworów wybranych. Pan Radosław jest również współzałożycielem działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Pracowni Naukowej Literackie Trójmiasto, Pracownia Badań nad Literacką Obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności oraz stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Był nominowany do Nagrody Pomorskie Sztormy 2020 w kategorii Kultura, odkrycie roku. Proszę Państwa, spotkanie poprowadzi pan Klaudiusz Mirek. Życzę Państwu udanego wieczoru, a jeżeli będziecie Państwo mieli do pana Radosława pytania, to oczywiście prosimy o czynne uczestnictwo w spotkaniu, ale ze względów sanitarnych bardzo proszę o podchodzenie tutaj do mikrofonu, ponieważ internauci nie zawsze też słyszą, jeżeli Państwo wypowiadacie się z dala. Także bardzo proszę o przestrzeganie tego i życzę Państwu jeszcze raz przyjemnego wieczoru. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A więc tak, po tym obszernym biogramie dodam jeszcze, że piszesz wstępy do nowo wydawanych powieści Chłaski, na nowo wydawanych powieści Chłasko w Iskrach. I w tych wstępach, przynajmniej w Wilku, można zauważyć ogromną, obszerną notę edytorską. Skąd pomysł, czy to jakiś tam pomysł z magisterki wyciągnięty, czy po prostu tak wydajesz całość? No Wilk jest moją magisterką. A. I to miało być takie właśnie zadanie na magisterkę. Zresztą ta magisterka miała być o sonacie Mary Mockiej, bo właśnie to sonata Mary Mocka miała zostać wydana krytycznie, a kiedy się okazało, że istnieje Wilk, no to nie było już sensu wydawania sonaty, która zainteresowałaby tylko bardzo ścisłe grono fanów, a coś takiego jak odnaleziona powieść, o której tak naprawdę było ledwie kilka wzmianek w jednej istniejącej, króciutkiej biografii Chłaski, no to wydawało się bezcenne znalezisko, jak się okazało, było, jest bezcenne. Natomiast tom opowiadań, Najlepsze lata naszego życia, pochodzący z tego samego archiwum z wrocławskiego Solineum, także został wydany tak obszernie ze względu na to, że to były po prostu teksty odczytywane z rękopisów, z maszynopisów. Seria dzieł wybranych, która cały czas się ukazuje w Iskrach i teraz pracujemy nad kolejnym tomem, no już tak bogato opracowana nie jest, natomiast jest przeznaczona dla szerokiej publiczności, a nie dla kogoś, kogo mogą interesować moje jakieś tam głębsze przemyślenia na temat prozy Chłaski. Znaczy, z drugiej strony jeszcze chciałem dopytać, kiedy właściwie, jak się czułeś, kiedy zdałeś sobie sprawę, że masz do czynienia z czymś więcej niż sonatą Marwy Mącką? Nie bardzo wiedziałem, jak się z tym czuć, bo byłem studentem, tak, miałem 22
dwa lata i tak naprawdę nie byłem pewien, czy kogokolwiek zainteresuje coś takiego jak nowa powieść Marka Chłaski, szczególnie biorąc pod uwagę jej materię, czyli dość mocne ideologiczne zaangażowanie autora, który przecież figuruje i jakoś tam jest postrzegany jako przede wszystkim kontestator i jakiś rodzaj buntownika wobec systemu, a tutaj mielibyśmy wypuścić w świat dzieło, które oczywiście jest mocno chłaskowe i stanowi pewien zalążek sprzeciwienia się wobec systemu, natomiast ustępy malowania portretu Stalina podczas strajku w międzywojennej fabryce no, są dość mocno kompromitujące. Niemniej jednak promotor mnie przekonał do tego, że warto to wydać i kiedy zacząłem szukać wydawcy, okazało się, że jest wielu chętnych, więc się udało. Jak najbardziej. Z drugiej strony wspominasz w wywiadach, że Chłasko uwiódł cię jako dwudziestolatka właściwie. Każdy chyba zaczyna przygodę z Chłaską w wieku 20 lat i w wieku 20 lat wielu to przechodzi. Jest po prostu atrakcyjny dla nastolatków, dojrzałych nastolatków, dwudziestolatków, opisując rzeczy, które sami przeżywają, jakieś rozterki, uczucia, które sami wszyscy odczuwamy. Przecież pierwsze zauroczenia, tragedie, miłości zawiedzione, które urastają do rangi po prostu życia i śmierci. Natomiast bardzo szybko wyleczyłem się z zauroczenia i zaczęło mnie interesować rozkładanie tak naprawdę Chłaski na części pierwsze. Znalazłem bardzo wdzięczny materiał do badań i tak to już 6, 7, 8 rok znajduję wciąż. Cudownie, oby jak najdłużej. Z drugiej strony, tak naprawdę powieść czekała 60 lat na wydanie, a trafiłem na opis, że mówisz o tym, że jest to właściwie dwutomowa epopeja marmiącka. Bardzo z sonatą. Miała być. Takie było założenie Chłaski, kiedy najpierw napisał sonatę marymącką i nie w 3 dni na desce do pracowania w kuchni mieszkania swojej matki, tylko pisał ją 2 lata. I kiedy stwierdził, że coś nie gra, bo sonata umieszczona jest w czasach powojennych, i rzeczą naturalną jest, że skoro traktuje o pracy szofera w latach powojennych, no to musi być siłą rzeczy uwikłana bardzo mocno systemowo, musi być jakieś współzawodnictwo pracy i te wszystkie elementy, których można władcy literatury wymagali od twórców. Na Chłasce to nie pasowało, on nieco zauroczony socjalizmem, jako młody człowiek, niewykształcony, bądź co bądź, skończył przecież tylko podstawówkę, no to jako właśnie taki młody człowiek urzeczony ideologią, chcąc zadebiutować i zdając sobie z tego sprawę, no musiał pójść na jakieś kompromisy. Jednak no nie był zadowolony z tych kompromisów, więc sonata trafiła do szuflady. Zresztą czytali ją literaci, czytają Igor Neverly i sam doradził, żeby to przerobić. No i Chłasko tak to przerobił, że sobie wymyślił właśnie dwutomową epopeję o młodym chłopaku z Marymontu, tylko że zaczął przed wojną. Zaczął przed wojną, posiłkując się najlepszymi wzorcami spod znaku Żeromskiego czy też Uniłowskiego. No i chciał pokazać drogę chłopaka przez dorastanie w bardzo trudnych warunkach, jakby dojrzewającego ideologicznie, tak jak się dzieje na koniec Wilka, przeprowadzając go przed wojną i opisując go już jako dorosłego faceta, to co widzimy w sonacie. No i zaczął pisać Wilka, zarzucił sonatę, zaczął pisać Wilka, tylko że ten Wilk mu strasznie się rozrósł, bo już rzadko kiedy debiutuje się powieścią, a Wilk jest naprawdę, no w tym wydaniu to już w ogóle, bo to jest krytyczne wydanie, natomiast gdyby odjąć 150-160 stron opracowania, to i tak jest dość potężna powieść i ona mu zaczęła się wymykać i to doskonale widać, wątki zaczęły się trochę rozjeżdżać, po prostu wziął za dużo na siebie
I tak bardzo się męczył z tym wilkiem, tak bardzo się zbyt ambitnie po prostu podszedł do debiutu. W międzyczasie robił kilka przerw, wypuszczał opowiadania, fantastyczne pierwsze opowiadania, List, Okno, Dwóch mężczyzn na drodze, Robotników, te wszystkie rzeczy, za które go cenimy i które weszły faktycznie do kanonu, bo przecież Chłasko w kanonie przez długie lata istniał tylko jako autor Pierwszego kroku w chmurach, ewentualnie Pięknych dwudziestoletnich, ale to jest przede wszystkim autor znany z opowiadań. No i tak mu się spodobały te opowiadania, że w końcu zarzucił tego wilka, stwierdzając, że skoro publiczności i krytykom podobają się opowiadania, to po co się męczyć z powieścią. No i tyle. Wilk też trafił do, w zasadzie nie wiadomo czy do szuflady, no on przeleżał po prostu u matki jako wariant sonaty Mary Mąckiej. Zresztą to Wilk to jest jeden z czterech roboczych tytułów, więc przeleżał w archiwum tak długo tylko dlatego, że był uznawany za jakąś kolejną wariację wokół sonaty. Jasne, ale nie jest to do końca taka wariacja, ponieważ nawet w tym wydaniu edytorskim wspominasz o czymś takim jak Locus Horridum, to miejsce mroczne, brutalne i ten wilk jest tego pełen tak naprawdę, o wiele bardziej niż sonata. No tak. Przepraszam. Chłasko opisuje dwudziestolecie z pozycji zgoła innej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Tak? To nie był dla znacznej części społeczeństwa żyjącego w miastach, bo mówimy o społeczeństwie miejskim, drobnomieszczańskim, robotniczym. To był straszny, straszny los. Ludzie z Marymontu, czy z Bielan, czy z jakichś tam z Powązek, czy z innych takich dzielnic lumpenproletariackich naprawdę żyli w trudnych warunkach na łasce bogatszych i to niekoniecznie właścicieli wielkich fabryk, tylko wyzyskiwaczy, którym po prostu się lepiej udało, na przykład odpowiedzialnym za, nie wiem, rozładunek węgla. I to byli ludzie, którzy co rano wstawali o czwartej, szli na bocznicę kolejową i w tłumie 30 ludzi czekali, aż ktoś łaskawie wybierze 5 z nich, żeby mogli zrzucić węgiel z wagonu i zarobić na obiad i jakby na utrzymanie rodziny. I taką przestrzeń, takie miejsca, takich ludzi opisuje Chłasko. Nawet nie biednych artystów i literatów ze wspólnego pokoju, choćby znanych, zresztą przecież sfilmowanego, ale po prostu zwykłych robotników, których nie stać na buty dla dziecka. To jest naprawdę dość silnie zaangażowana społecznie twórczość, co jest zadziwiające, biorąc pod uwagę fakt, że napisał ją nastolatek jeszcze, 18-19-latek. To się zgadza. Z drugiej strony mamy też sytuację, że właściwie mamy to powieść, jak sam powiedziałeś, uwiedzionego młodego człowieka przez socrealizm. Czy do końca? Tak. W całości. Żadnych, bo Wilk kończy się właściwie to dorosłością już. Czy tam nie ma żadnych elementów już walki, walki, jakiejś kontestacji partii? Jest taka fantastyczna scena, w której główny bohater pod koniec powieści modli się o przyjęcie do partii. No to jest absolutnie groteskowe i być może świadczy o konflikcie twórczym. Natomiast tak jak już powiedziałem, Chłasko był urzeczony ideologią, bo przecież ta ideologia była wszędzie. Była w szkole, była puszczana ze szczekaczek w zakładzie pracy. Chłasko przecież pracował fizycznie, podczas pisania Wilka. No, nie tylko podczas pisania Wilka, jeszcze w Izraelu i w Stanach. Tak, a chodzi mi o to, że pracując w kilku bazach transportowych, no to dorastał przede wszystkim w środowisku robotniczym. W każdym dużym zakładzie była komórka partyjna, a w komórce partyjnej zakładowej trzeba było chodzić na zebrania. Na zebraniach były wygłaszane samokrytyki. Ta ideologia była w gazetach, w czasopismach, także literackich, w każdej powieści, w każdym opowiadaniu ona musiała być, więc naprawdę nic w tym dziwnego, że sam Chłasko uwierzył w ten socjalizm, bo on naprawdę był, mógł być postrzegany jako atrakcyjny. Z tym, że faktycznie od samego początku Chłasko próbował tę rzeczywistość kontestować, no bo jednak coś tu się nie zgadzało, skoro ten socjalizm był taki fantastyczny i skoro
I skoro wszędzie czytano o współzawodnictwie pracy i odbudowie Warszawy i tak dalej, a z drugiej strony widział, jak wszyscy jego koledzy po wypłacie idą na łączkę, na łódkę i tylko o tym marzą, albo robią lewe kursy, sprzedając prywaciarzom, którzy jeszcze wtedy mogli istnieć, części no, na lewo, by tak rzec, no to jednak coś w tym socjalizmie nie grało. I oczywiście, że są nawet konstrukcyjnie we wczesnych utworach, w juweniliach, są konstrukcyjne pęknięcia. Trzeba też pamiętać, że socjalizm, a socrealizm to są też dwie różne rzeczy. Twórczość i w ogóle sztuka socrealistyczna była piekielnie toporna. Tak naprawdę była mało oryginalna, bardzo mało oryginalna. I jedyne, co czym można różnicować między sobą utwory socrealistyczne, to jest, nie wiem, miejsce akcji, bohaterowie, ewentualne motywacje. Natomiast tam pewne elementy konstrukcyjne, które można sobie strukturalistycznie przy każdym socrealistycznym utworze od myślników wynotować, to było obecne w każdym utworze. A Chłasko stara się jakoś mieszcząc się w ścisłych ramach socrealizmu, troszkę je rozsadzać, tak? Buduje inaczej napięcia, próbuje przedstawić nieco inne motywacje bohaterów. Okej, wierzymy w ten socjalizm, ale prawda, mamy też normalne życie i tak naprawdę niewiele nas obchodzi po pracy, współzawodnictwo pracy, tylko chcemy iść na zabawę, zakochać się i tak dalej. Jak najbardziej. I to jest twoja magisterka, która tak naprawdę gdzieś w którymś wywiadzie wspomniałeś, że zabiła twój doktorat, bo obudziła się tego biografia. Tak, nie ma doktoratu, tak, nie ma. Jakieś nie plany ma. Może następne? Nie, już nie. W każdym razie mamy biografię, w której właśnie szumne recenzje i to chyba wszystkie tej książki mówią, że odsiewasz prawdę od mitu, odbrązawiasz właściwie cały pomnik Chłaski. Na ile jest to... No, to oczywiście to jest niemożliwe tak naprawdę, bo nie mamy możliwości skontestowania całości informacji, ale na ile właściwie, bo parę takich rzeczy tutaj znalazłem, mówisz o tym, że obraz Chłaski w twojej książce jest o wiele bardziej złożony niż w biografii Czyżewskiego tak naprawdę. Do którego odnoszę się z bardzo dużym szacunkiem. Oczywiście, to należy też wspomnieć jak najbardziej. No tak, no, pan Andrzej był uwikłany rodzinnie, był jego najbliższym kuzynem, bratem ciotecznym i znali się, dorastali razem. Poza tym pan Andrzej od... w zasadzie śmierci matki Chłaski był strażnikiem wiedzy i dużym, wielkim, ogromnym popularyzatorem i twórczości, i biografii Chłaski. Jego biografia ma 4 wydania i wydaje mi się, że niedawno wyszło wznowienie w Pruszyńskim. Więc to jest 5 wydań i każdy z nich, w każdym z nich coś dodawał, coś nowego odkopywał. Z tym, że odsiewając tutaj fakty, gromadzenie faktów od podejścia i przedstawienia, no to trzeba jednak zauważyć, że jako członek rodziny i pewien strażnik wiedzy o Chłasce przedstawiał go w sposób nieco wygładzony, stonowany. Kiedy były jakieś kontrowersyjne sytuacje albo zbieżne informacje, to szedł w drogę łagodniejszą, co jest absolutnie zrozumiałe. No każdy biograf ma prawo do opisywania z własnej perspektywy i absolutnie tutaj nie można się doszukiwać jakiegoś czegokolwiek negatywnego. Z tym, że mi tutaj coś nie grało po prostu w tym obrazie. Jakby z jednej strony opinia o Chłasce brutalna, alkoholizm kobiety, hulaszczy tryb życia i tak dalej. No a z drugiej strony u pana Andrzeja dobry chłopak, spokojny chłopak, nikomu nic złego nie zrobił, nie pił, tylko mu polewali. Kobiety same się na niego rzucały. On tylko szukał miłości i tak dalej. No więc jeśli mamy dwie takie sprzeczne wizje, no to chyba coś jest nie tak. I
No i z tych pęknięć próbowałem złożyć obraz no, w mojej intencji jak najbardziej obiektywny, oddając i usprawiedliwiając, i też nieco oskarżając, bo podczas w ogóle pracy nad kolejnymi tomami twórczości Chłaski, gromadząc różne informacje, także dzięki publikacjom, które się od czasu Wilka do wydania Proletariackiego Księcia okazały, czyli choćby Komeda Magdaleny Grzebałkowskiej, czy też Dzienniki Osieckiej, które Karolina Felberg cały czas w zasadzie opracowuje, no pojawiały się nowe informacje i poczułem się na tyle bezczelny, żeby się zdobyć na to, na nowe spojrzenie, zsumowanie tych opinii i no chyba udało się mi troszeczkę wstrząsnąć tym nieco już zaśniedziałym obrazem, biorąc pod uwagę fakt, że książka ukazała się ponad rok temu, a feedback jest nie najgorszy. No nie najgorszy, z drugiej strony też mówiłeś o tej bezczelności, tak jak i wspominaniu, tak jak muszę wspomnieć o pytaniach retorycznych, czy wręcz wtrąceniach, a propos wyrachowania jakichś takich ocen biograficznych właściwie, na przykład przy sytuacji przy trzech kobietach, przy Ester, Osieckiej i Soni. W momencie, kiedy romansuje z Ester, pisze dalej do Osieckiej, a już po drodze pojawia się Sonia. No i na ile tutaj, zawsze postawiłeś takie fajne pytanie na końcu, na ile to jest prawdziwa jeszcze miłość, czy jakaś wiara, czy może już wyrachowanie? Magia polega na tym, że nigdy się tego nie dowiemy, ponieważ to, co czuł Chłasko, wiedział tylko sam Chłasko. I wiedza, którą mamy z listów, które po nim zostały, oraz wiedza, którą mamy z wywiadów, rozmów, opinii ludzi, którzy go znali, zawsze będzie jakoś wybrakowana. Natomiast tych personalnych wycieczek nie mogłem sobie oszczędzić, bo tak jak mówię, podczas tych kilku lat zbierania materiałów faktycznie troszkę Chłaskę, może nie tyle Chłaskę poznałem, ale pewne jego zachowania i konsekwencje tych zachowań. I one naprawdę bywały niezbyt eleganckie. No, tak jak choćby ten trójkąt miłosny, o którym wspomniałeś, kiedy wyjechał z Polski, będąc w zasadzie dwukrotnie zaręczonym z Agnieszką Osiecką. W międzyczasie już w Polsce przecież na planie ósmego dnia tygodnia, poznawszy swoją przyszłą żonę, czyli Sonię Ciman, i dwa lata później rok później po wyjeździe poznawszy Ester, tak naprawdę cały czas korespondując z Osiecką, no to w pewnym momencie faktycznie zrobił się wylewny do trzech kobiet naraz. Jakby Osiecką traktując jako pewne połączenie z krajem, jakiś taki most, którym jeszcze ewentualnie można wrócić, jakiś punkt zaczepienia. To naprawdę nie było zbyt miłe, tudzież romans z żoną Nicolasa Reja, w jego własnym domu Nicolasa Reja, też dość nieeleganckie. No takie sytuacje pozwoliłem sobie jako autor na personalne wycieczki i redaktorka książki nie wyrzuciła ich, więc chyba są dopuszczalne. Jak najbardziej, ale to jest nowość w biografiach, w ogóle patrząc na przykład po biografii Grzebałkowskiej. Oj, nie porównywałbym się z Magdaleną Grzebałkowską. Za wysokie progi. No trochę tak. Z drugiej strony, znaczy, to nie obrażając się oczywiście, ale no, po prostu poziom wielkości tego, co nazwijesz komedą, jest niebagatelny. Absolutnie. I nie tylko komedy. Także wszystkie wcześniejsze były absolutnie tutaj. W ogóle pani Magdalena... Najlepkowe zawsze, nie? No przecież do najlepszych. Bardzo chciałbym, żeby mój warsztat był taki, jak pani Magdaleny Grzebałkowskiej, naprawdę. Do tego też próbowałem dążyć. No, ewidentnie ci wychodzi, bo książka jest ciekawa. Czyta się to właściwie jednym tchem. Te wycieczki naprawdę były świetne argumenty. Z drugiej strony, muszę się odwołać do tych legend. Która legenda twoim zdaniem o Chłaskiej jest taka najbardziej wrośnięta w ten mit? Ponieważ on często grał, bawił się zachowaniami ludzi, właściwie żył absurdem, prawie jak Witkacy czasami. Która legenda twoim zdaniem była taką najbardziej problematyczną do rozbicia?
Buntownika. Ponieważ Chłasko bardzo często reżyserował sytuacje, które później obrastały w legendy i czyniły z niego właśnie buntownika, wiecznego kontestatora i tak dalej. No, jak choćby sytuacja w Kameralnej z Jerzym Urbanem, kiedy jeszcze w latach 50. Urban jeszcze wówczas już jako, prawda, z nadania partyjnego, ale jednak po prostu razem pracowali, poszli sobie do baru, poznali w barze kobietę, Chłasko ją kokietował, wypili trochę, a potem wstał, zwyzywał ją i wyszedł. I to było absolutnie nieszczere. I takich sytuacji można mnożyć, kiedy wyjeżdżał na jakieś, na przykład wyjeżdżał do Obór na narady ZLP, albo wyjeżdżał do krewnych, do Dębna Królewskiego, czy do Zakopanego wyjeżdżał pisać, po czym wracał i błąkał się po mieście, chociaż mógł wrócić do rodziców, to twierdził, że jest bezdomny. Mówił różnym ludziom, mówił różne rzeczy o sobie, kompletnie nieprawdziwe, skupiając na sobie uwagę, czerpiąc z tego. Wydaje mi się, że koloryzował życie smutne i szare, i przecież jeszcze w sterczącej ruinami w Warszawie, po to, żeby mieć materiał do pisania. Trochę tak, i tą tezę też stawiasz w książce przy Izraelu bodajże i przy Paryżu, najbardziej przy Paryżu, gdzie po prostu ma zastój twórczy i sugerujesz tutaj opisami tego pięknego Paryża, nawet, że nie odwiedza knajp, nie pije, nie ma po prostu tych ruin, tego smutku. No nie pije, nie chodzi, bo nie zna języka. Znaczy nie zna języka, troszeczkę zna niemiecki, ale cóż mu po niemieckim w Paryżu już wtedy. Nikt nie mówi po rosyjsku. Tak, nikt nie mówi po rosyjsku, nie zna jeszcze angielskiego jakoś super komunikatywnie, więc chodzi po tych ulicach, które są kolorowe, to miasto żyje nocą. Warszawa nie żyła nocą, nocą chodzili pijani literaci po Warszawie i patrole milicji, tak, no przecież. No i ten Paryż jest po prostu zbyt kolorowy. Po pierwsze, a po drugie, w Paryżu nikt go nie zna. Należy pamiętać, że kiedy wyjeżdżał z Warszawy, był szczyt sławy. Nie tylko wśród czytelników, nie tylko wśród jakby nocnego życia Warszawy, ale też wśród krytyków, świeżo po otrzymaniu nagrody państwowej. I to nie byle jakiej, wygrywając naprawdę z wielkimi pisarzami. W związku z czym wyrwany z tego świata trafia do Paryża, gdzie po kilku miesiącach przestają się nim interesować, przestają przychodzić jakieś zaproszenia na wieczory autorskie. Wciąż przychodzą prośby o tłumaczenia, ale to są tłumaczenia czasem bardzo egzotyczne, na przykład japońskie, i za tym nie idą spotkania autorskie. Więc on po prostu został wyrwany z takiego na poły celebryckiego, z celebryckiej bańki i trafia sobie do tego Giedroycia, ma pokoik i jakby no nie ma go. W sensie jakby ścisłym nie ma go. No tak, z drugiej strony też nie ma jakiegoś bogatego sponsora. Tak jak z Andrzejewskim chociażby, którym, jak sugerujesz, gra na uczuciach. A dlaczego sponsora? Znaczy sponsora, może złe słowo. Kogoś, kto mógłby go wesprzeć swoim autorytetem w tą stronę. Jak mówiłem, niekoniecznie chcę poruszać kwestię homoseksualizmu, bo jak sam sugerujesz i polecam przeczytać, dlaczego nie do końca może być to prawda, ale no, takiego sponsora na poziomie sponsora literackiego, tak? Starszego, lepszego, wynomowanego pisarza, który po prostu podciągnie tą karierę, bo to sugerujesz, że on gra wszystkim. Tak, tak, tak. To tutaj absolutna zgoda. Czy Andrzejewski, czy Mach, czy nawet Iwaszkiewicz bardzo popierali Chłaskę w Polsce i nawet Mach sam nosił do redakcji jego opowiadania, żeby je publikowano. No i faktycznie we Francji nie miał takiego wsparcia, ale głównie dlatego, że środowisko paryskiej kultury było zupełnie innym pokoleniem, z zupełnie innymi doświadczeniami. To byli ludzie no bardzo poważni, na przykład Giedroyć, no to są zupełnie inna optyka, dużo bardziej poważna im aż tak, nie imponował, znaczy z pewnością by mnie zaimponował kontestator rzucający literatką w głowę komuś w barze, tylko Chłasko został
poniekąd zaproszony ze względu na to, że pokazywał pewną prawdę, wychodził przed szereg z twórczością, przez szereg wszystkich literatów w Polsce i za to został doceniony. A kiedy wyjechał z kraju i stracił bezpośrednie bodźce i faktycznie trafił na pewną blokadę twórczą, to jego wartość nieco spadła, choć dalej był mocno wspierany. Z tym, że nie był klepany po plecach i tego mu brakowało i chyba naprawdę przestał doceniać to miejsce, w którym jest. Poza tym okazało się, że nie może wrócić do kraju i potem już wszystko się posypało w jego głowie. Piszesz, że właściwie mówiłeś dzisiaj i piszesz, że są to właściwie pewne rekonstrukcje po tych pęknięciach. Czy jest jakieś wydarzenie z biografii Kłaski, które sprawiło ci największy problem? Coś, co wymagało największej takiej rekonstrukcji, której możesz nie być pewien? To cała emigracja jest takim okresem. Nie mamy zbyt wielu relacji, nie mamy zbyt wielu świadków, nie wiemy niczego na pewno. Cały okres emigracyjny to jest podróż punkt po punkcie za tym, co Chłasko zostawiał. Po Paryżu podróżował za, jeszcze wtedy nie żoną, ale za Sonią, po Niemczech, Szwajcarii, gdzieś Izrael, ale w tym Izraelu też, tylko możemy podążać od punktu do punktu, nie wiedząc, co się działo w międzyczasie. Z racji właśnie tej odległości i z racji braku jakichś bardzo pewnych źródeł, nie jesteśmy w stanie dzień po dniu, czy nawet miesiąc po miesiącu zrekonstruować tego życia. Natomiast najtrudniejsze do obiektywnego przekazania były jego pobyty w szpitalu psychiatrycznym pod Monachijskim, gdzie był hospitalizowany kilka razy. I uzmysłowienie sobie przyczyny tej hospitalizacji wymagało naprawdę głębszego zastanowienia. No, moja teza jest taka, że cierpiał na stany depresyjne. Bo miewał takie momenty, że wpadał niemal w histerię i rozumianą ściśle klinicznie, ściśle psychiatrycznie, gdzie łykał tabletki i zapijał je alkoholem, urządzał żonie karczemne awantury, po czym sam dobrowolnie zgłaszał się na oddział, żeby się wyciszyć. Natomiast im dłużej był poza krajem, tym dłużej te stany depresyjne częściej i dłużej powracały. Kończąc się ostatecznie tragicznie. Natomiast bardzo wyraźnie to widać na fotografiach, gdy porównamy Chłaskę, który wyjechał w 1958 z kraju, piękny, młody, z bujnym włosem, z charakterystycznym kożuszkiem i Chłaskę obejmującego komedę w 1968 roku w Los Angeles, gdzie jest już łysiejący, otyły, no, zmęczony życiem, a nie ma nawet 35 lat. Nie jest to przyjemny widok i widać naprawdę, że bardzo ciężko się z nim obeszło życie przez te 10 lat emigracji. To się zgadza, jeszcze matka dołożyła swoje w listach. No tak, ale matkę trzeba troszeczkę zrozumieć, przynajmniej w tym okresie emigracyjnym, bo Nie ukrywam swoich do niej pretensji, kiedy opisuję ich relacje rodzinne, kiedy się spotykali. Natomiast na emigracji docierały do niej tylko plotki. I to plotki bardzo często podsuwane przez działaczy, przez jakiś TV, podsuwano jej jakieś fikcyjne raporty. No i docierały do niej informacje, że wiedzie hulaszcze życie na zachodzie, że trwa jakaś degrengolada. I że ten zepsuty zachód zepsuł jej dziecko. No i być może dlatego była tak surowa wobec niego. No ale myślę, że głównie była rozgoryczona tym przymusowym rozstaniem, tym przedłużającym się rozdzieleniem. Jestem przekonany, że bardzo go kochała jako jedynaka i samotna matka przez pierwszych 10 lat życia Chłaski. No, związek z matką jest bardzo skomplikowaną sytuacją, ze sprawą.
Tak, mamy jeszcze do tego informację, właśnie no, informację. Problem polega na tym, że autor to właściwie jeszcze wkleja do swojej pozy, jaką kreuje na siebie, właściwie swoich bohaterów literackich, o czym też wspominasz. Których? Właściwie wszystkich, bo cała poza szofera też jest pozą, którą potem pokazuje w Wilku, ale którą też gra. No tak, tak. Kiedy w 1953 roku przywiózł maszynopis z bazy Sokołowskiej Igorowi Neberlemu do biura, no to podjeżdża Jamesem, czyli starym samochodem ciężarowym, ciężkim, hałaśliwym. I przynosi ten maszynopis ubrudzony smarem, sam też ubrany w roboczy drelich, mówiąc, że zostawia, ale jedzie dalej, bo nie ma czasu. Absolutnie z premedytacją. I chwilę później, kiedy baza Sokołowska zostaje opublikowana, mniej więcej w tym samym czasie Chłasko rezygnuje z pracy i postanawia poświęcić się pisaniu. Przy czym przez kolejne 3 lata cały czas gdzieś tam egzystuje w świadomości jako szofer. Właśnie podsycając te opinie tym, co opisuje w prozie. I gdyby to przełożyć bezpośrednio także na twórczość emigracyjną, to faktycznie można by wysnuć wniosek, że Chłasko na przykład parał się pilotażem, jak nie wiem, jak Abakarów, albo właśnie udzielał lekcji latania, jak choćby w palcie ryż każdego dnia. Co było kompletnie nieprawdą, bo sam ledwo skończył kurs pilota, też za pieniądze żony, bo sam nie był w stanie tego opłacić, ledwo się utrzymywał właśnie już w Stanach, gdzie ten kurs kończył. Także faktycznie swoją legendę podtrzymywał też w twórczości jak najbardziej. Dlatego mamy jeszcze sytuację z Izraela, gdzie właściwie szuka weny, jako chodząc po knajpach, bawiąc się pracą fizyczną, też cały czas tłumacząc w listach Osieckiej, że się wyrzuca do Osieckiej w pewnym momencie już, że on tutaj nie daje rady. Już mamy te epizody historyczne, o których mówiłeś, ale na ile byś jeszcze odniósł to do efektu, no bo muszę spytać o tą sytuację, z którą wspominasz rozmowę z Krakowskim tak naprawdę po wątku hollywoodzkiego i komedy. Chyba niekoniecznie zrozumiałem ten przepływ myśli. Zaczęliśmy jasne, od Izraela, już, wylądowaliśmy tak, przy wypadku. Bo ja już tak ciągle, prawie jak staram się odwołać do pewnych rzeczy jeszcze. Komeda, wypadek z komedą, rozmawiasz z Krakowskim. I na ile tutaj jeszcze byś odwołał się do tej tezy o tym histeryzmie, który wpada? No gdyby Chłasko komedy nie próbował wnosić po pierwszym upadku na plecach, to by komeda prawdopodobnie przeżył. Tak, bo sytuacja wyglądała w taki sposób, że była impreza, na której był i Chłasko, i właśnie Andrzej Krakowski, i komeda, takie środowisko kalifornijskie, polonijne. No i w pewnym momencie zjawił się tam Frykowski, którego Chłasko nie trawił, głównie przez Agnieszkę Osiecką. No i ten Frykowski w pewnym momencie zaczął zarzucać Chłasce, że jest pasożytem. Co go mocno go dotknęło, ponieważ Chłasko bywał interesowny, ale był też honorowy i nie było takiej sytuacji w Stanach, że na kimś żerował, że od kogoś wyciągał pieniądze poza żoną, tylko raczej przyjmował pomoc i pozwalał się sobą zaopiekować, ale cały czas pisząc, bo jakby pomimo tego, że był poza krajem, cały czas tworzył. Natomiast Frykowski, no, z całym szacunkiem, ale żadnego talentu w sensie ścisłym nie miał. I w Stanach w zasadzie też nie pełnił żadnej konkretnej roli twórczej, tylko po prostu był. Więc kiedy podchmielony Chłasko usłyszał, że jest pasożytem, to po prostu rzucili się sobie do gardu. Znaczy Chłasko dał trochę popalić Frykowskiemu. No i żeby się uspokoić, wyszedł na spacer i przed domem, w zasadzie za domem spotkali się z komedą. Komeda bardzo nie lubił sytuacji brutalnych, nie lubił bujek, więc kiedy zobaczył, że zaczyna się awantura, to po prostu wyszedł
wyszedł za dom, no i spotkali się z Kłaską i poszli się przejść. No i to wszystko działo się na wzgórzach Hollywood. Szli jakby z krajem drogi, brzegiem wzgórza i się po prostu przepychali, no i Kłaska trochę za mocno popchnął Komedę i Komeda się zsunął ze zbocza. I Kłaska po niego zszedł. I zamiast zadzwonić po pogotowie, albo go tam zostawić i poczekać na pogotowie, to postanowił, że go wniesie na górę, jako że był gość już wtedy potężnym mężczyzną i wykaże się bohaterstwem. No i niestety, kiedy wziął go na barana i zaczął wchodzić, to Komenda mu się w drugi raz wymsknął mu się, powiedzmy tak, osunął mu się z pleców i upadł drugi raz. I to w zasadzie przesądziło o tym, że już się nie wybudził. No i faktycznie, gdyby Kłaska nie próbował sam uratować Krzysia, jak go nazywał, no to nie wiadomo, jakby to się skończyło, ale faktycznie mogłoby nie być tak źle. No i to Kłaskę bardzo załamało, to całe wydarzenie, ponieważ bardzo się z Komedą przyjaźnili i Komeda był mu bardzo bliski. Przez długi czas sobie wyrzucał to, że no ta sytuacja, która się wydarzyła, odciął się od świata, zamknął się w pokoju, zarzucił zasłony czy też koce na okna i nikomu nie otwierał. No i w zasadzie przez kilka miesięcy tyle wiadomo było o jego życiu. A po napisaniu książki, kiedy odnalazło się opowiadanie Diabły w deszczu, które wydaliśmy na początku tego roku w Instytucie Mikołowskim, kiedy dotarłem do też nieznanych mi wcześniej materiałów, to się okazało, że wówczas być może przeżywał załamanie, ale tworzył. I to tworzył dwie rzeczy naraz. Tworzył właśnie to opowiadanie konkretnie z myślą o rynku amerykańskim i tworzył cały czas jednocześnie Palcie Ryż każdego dnia. Także to wydarzenie z Komedą z jednej strony przybiło Kłaskę, z drugiej strony zaowocowało tak naprawdę, mogłoby zaowocować fantastycznym utworem, ponieważ maszynopis, który odnalazłem, się ocalał tylko w niepełny. O, tak, niepełny. Dobrze, strasznie długa odpowiedź, poproszę kolejne pytanie. Jasne. Możemy mówić o pewnej sinusoidalnej właściwie popularności Kłaski. Mamy lata 80., gdzie jest na szczycie, 90., gdzie nie ma nic. Przewidujesz dalej, że ta sinusoida będzie trwać? Oj, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Znamienne, że zaczęła się od lat 80., bo faktycznie od momentu śmierci do czytelnika tak naprawdę i tej czarnej serii, no Kłasce było cicho. No, głównie dlatego, że figurował na rejestrze ksiąg zakazanych jako zdrajca ojczyzny i to tak dosłownie przecież. Był taki moment, że pozbawiono go obywatelstwa i był bezpaństwowcem. I faktycznie w latach 80. powrócił teoretycznie na fali karnawału Solidarności, choć przed Czarną Serią ukazała się Sonata Marymącka tuż przed stanem wojennym, no i później ta seria czytelnikowska faktycznie przywróciła Kłaskę. W latach 90. głównie dzięki właśnie biografii Piękny 20-letni pana Andrzeja Czyżewskiego i wznowieniu jego dzieł, wydaje się, że wrócił, później znowu go zabrakło i szczęśliwie udało się go wskrzesić dzięki Wilkowi i to, że w Iskrach wydajemy teraz szósty bodajże już tom będzie, albo szósty tom dzieł wybranych i cały czas są plany, żeby je kontynuować, bo jest odzew, że jest taka potrzeba. No świadczy o tym, że chyba udało się go trochę przywrócić także na, wydaje mi się, że na fali jakby popularności biografizmu. Nie da się ukryć, że od lat bez mała 10 trwa jakiś renesans biografizmu i biografie stały się bardzo popularne wśród czytelników. No i prawdopodobnie też dzięki temu dobrze, na dobry czas trafiła moja skromna książka.
Ale o bardzo ciekawym tytule. Dlaczego akurat proletariacki książę? A to Osiecka i moja żona, która tak podszepnęła mi ten tytuł, bo nie miałem kompletnie pomysłu. Okazało się, że wymyślenie tytułu jest najtrudniejszym zadaniem w pisaniu całej książki. A to termin proletariacki książę pochodzi z wiersza Osieckiej. No i standardowe właściwie pytanie, ponieważ no, Kłasko nie jest w kanonie szkolnym. Komu, jakie polecałbyś teraz powieści komuś, kto w ogóle nie czytał? Może jakie byś włożył do kanonu szkolnego? Opowiadania bym włożył, ponieważ opowiadania przeżywają regres z kolei, w przeciwieństwie do biografii. Teraz się pisze się powieści co 2-3 miesiące. Niektórzy, szczególnie kryminalne, pisze się grube rzeczy. A kiedy ktoś porywa się na opowiadania, no to one gdzieś giną. Nie ma, nie wiem dlaczego, nigdy się tym nie interesowałem, czy powstały jakieś badania socjologii, czytelnictwa, dlaczego opowiadania się nie przyjmują. Natomiast młodym czytelnikom, nieznającym Chłaski, na pewno bym polecił opowiadania, na pewno bym polecił Ósmy dzień tygodnia, żeby pokazać też, jak wyglądało życie w latach powojennych w Polsce, bo wydaje mi się, że młodzież współczesna nie ma zielonego pojęcia i też ani też ich nie interesuje, jak wyglądało życie jeszcze w ruinach Warszawy albo w jakichś biedniejszych częściach. Albo nie wiem, może istnieje jakiś mglisty obraz stalinizmu czy wczesnego socjalizmu, że to wyglądało tak, że kobiety na traktory i podaj cegłę i tylko to i poza tym nic się nie działo, więc jeśli miałbym komuś coś polecić, to zacząłbym od Pierwszego kroku w chmurach i Ósmego dnia tygodnia. Jasne, a masz jakąś swoją ulubioną powieść Kłaski? Powieść nie, ale Pętlę zawsze gorąco każdemu polecam. Najpierw przeczytać, a potem obejrzeć sobie jeden z najlepszych chyba polskich filmów, jaki powstał, z Trójkątem trzech H, czyli z Hasem, Hasa, Chłaski i Cholubka, bo jest to arcydzieło polskiej kinematografii absolutnie. Jasne. I powiedz mi jeszcze może, jakie masz plany na przyszłość, bo wiem, że będziesz pewnie wydawał dalej wstępy, będziesz pisał dalej wstępy dla Chłaski. Nie zmęczył cię już? Nie zmęczył mnie. Absolutnie mnie nie zmęczył i nie planujesz żadnych zmian? Zastanawiam się, czy kontynuować badania biograficzne w archiwach zagranicznych. O tak, ale jestem dość zajętym człowiekiem ze względu na ścieżkę zawodową, którą obrałem, zupełnie niezwiązaną z literaturoznawstwem, więc to jest raczej pieśń przyszłości, a czasu wydaje mi się, że mam sporo. Więc... Ale wydaje mi się, że to literaturoznawstwo jest ci dalej bliskie, bo w biografii jeszcze wplatasz terminy, odwołujesz się do sumienia świadomości Joyce'a. No, tak, absolutnie. To też zależało mi na tym, żeby to nie była książka poświęcona życiu Chłaski, ale żeby to też była książka poświęcona jego twórczości. To przeplatanie wątków biograficznych z literackimi, próbowanie wyzyskiwania jakichś nawiązań biograficznych w utworach też było celem w ogóle napisania tej książki, bo w biografiach Chłaski brakowało opracowań omówienia jego twórczości. Gdzieś tam zawsze Chłasko istniał jako persona, jako legenda, a jego twórczość była z boku. A wydaje mi się, że to dość krzywdzące spojrzenie na człowieka, który zaczął pisać w wieku lat 16 i pisał do ostatniego dnia życia i żył z literatury i był całym sobą tą literaturą. To używane przeze mnie kilkukrotnie życiopisanie. Oczywiście w zupełnie jakby innej optyce niż Stachury. Natomiast no, naprawdę trudno pisać o Chłasce bez uznania i bez docenienia roli, jaką literatura pełniła w jego życiu. No tak. Dobra. Może zapytajmy też publiczność, czy mają jakieś pytania? Ja mam takie jedno pytanie, bo w jednej z początek książek było
napisane, że Chłasko spędził jakiś okres swojego życia w zakładzie zamkniętym i zastanawiam się, jak ten pobyt w zakładzie zamkniętym przeszedł potem na jego literaturę. O, bardzo wydatnie. On w Monachium w zakładzie zamkniętym napisał Brudne czyny. Dużą część tej powieści. Tak jak mówiłem, jakby wykorzystał ten czas, ten pobyt na wyciszenie, na dojście do może pogodzenia się ze światem, znowu sięgając po stachurę. Natomiast w samej twórczości trudno dostrzec jakieś nawiązania do samego pobytu. To na pewno nie tak silne jak u Pilcha chociażby w Podmocnym Aniołem, więc spędził czas twórczo, ale w samej twórczości trudno się doszukiwać jakichś konsekwencji. No to jeśli nie akurat, jeśli chodzi o pobyt w zakładzie, to wiem, że bardzo podziwiał Fiodora Dostojewskiego i czy właśnie ta fascynacja jego osobą gdzieś właśnie może się, czy przewija się? No tak, ponoć potrafił recytować całe ustępy Biesów. I wydaje mi się, że ta mroczność, ten pewien ciężar przestrzeni, który widać szczególnie w początkowej fazie twórczości Chłaski, no jest właśnie zaczerpnięty czy to z Biesów, czy to chociażby z Idioty. Więc tutaj raczej konstrukcja świata niż jakieś zaangażowanie bohaterów, chociaż pewien brutalizm i nieliczenie się z konsekwencjami niektórych męskich protagonistów faktycznie można by łączyć z ujęciem też Dostojewskiego. Dobrze, dziękuję. Jeszcze ktoś? To może jeszcze zadam ci pytanie jako biografiście. Powiedz mi, jak przebiegała twoja praca poza, oczywiście, bo nie mówisz, że nie szukałeś w archiwach zagranicznych, nie jeździłeś. No nie. To co w takim razie, jak w takim razie szukałeś tych źródeł? Jak to wyglądało tak warsztatowo? Wbrew pozorom o Chłasce naprawdę sporo napisano. Tylko nie, jakby zebranie wszystkich relacji, zebranie wszystkich wywiadów, no i przede wszystkim wczytywanie się w listy. Nie zjeździłem zagranicznych archiwów, ale zjeździłem te dostępne w Polsce, o których mi wiadomo, że o Chłasce coś w nich mogłoby być. No i tyle, no po prostu żmudne jeżdżenie, czy to do Solineum, czy do Muzeum Literatury, czy do pracowni rękopisów Biblioteki Narodowej. No i prywatne archiwum, bo tak jak powiedziałem, praca faktograficzna wykonana przez pana Andrzeja Czyżowskiego jest nie do przecenienia, a nie wszystko publikował. Być może dlatego, że uznał to za niewygodne, a ja bezczelnie, korzystając z jego uprzejmości, postanowiłem to wykorzystać. Czyli bezczelny pisarz biografii. No bezczelny. Książka się ukazała jeszcze na 2 tygodnie przed moimi 30 urodzinami, więc jakby, no, w tak młodym wieku porwać się na biografię to faktycznie uważałem za bezczelne, ale zostałem do tego zachęcony, to nie był mój pomysł, więc czuję się w pewien sposób rozgrzeszony. Jak najbardziej, wyszła bardzo dobra książka. Dzięki. To może jeszcze, tak na ostatnią myśl, zatem jakaś ulubiona historia, którą teraz byś polecił w dzisiejszych czasach z życia Chłaski. Złożenie drewna pod koniec 50. roku w Bystrzycy Kłodzkiej. Która to też obrosła w legendę, ale krótko rysując sytuację. Chłasko miał 16 lat.
ukończywszy szkołę, zaczął pracować jako szofer. I żeby się troszeczkę wyrwać od matki i ojczyma, podjął pracę przy właśnie zwózce drewna w Kotlinie Kłodzkiej, która jest terenem bardzo niebezpiecznym, jakby geograficznie. Natomiast wówczas na tych absolutnie krańcu Polski tak naprawdę, na ziemiach tak zwanych odzyskanych, pracowali ludzie różnego pokroju i to, co sportretował Chłasko w Następnym do raju i też to, co możemy oglądać w bazie ludzi umarłych, to tak faktycznie tamta praca wyglądała. Tam byli ludzie po wyrokach, tam byli ludzie no szemranej opinii i do takiego środowiska trafił 16-latek wyrwany z domu, niby na tylko 6 tygodni, ale to naprawdę wymagało niezwykłej odwagi i pewnie w jakiś sposób go ukształtowało. No i samo w sobie jest ciekawe, no, gdzie współcześnie 16-latka ktokolwiek by puścił do pracy z dorosłymi ludźmi, dając mu samochód, ciężki samochód do ręki i do po prostu odpowiedzialności. Więc gdyby ktoś miał nastoletniego syna i chciałby mu pokazać, prawda, jak mogło by wyglądać jego ciężkie życie, to no, przywołać 16-letniego Chłaskę, który rusza pracować z kryminalistami daleko od cywilizacji. No, to byłby niezły przykład. Okej, okay, no bo rozmawiamy o człowieku, który żyje tylko 35 lat, a z życiorysu to właściwie jest tak na paręnaście osób. Zdecydowanie. W takim razie dziękujemy Państwu za uwagę. Chyba, że są jeszcze może jakieś pytania? Okay. To akurat nie będzie pytanie, ponieważ jeszcze zapraszamy Państwa po spotkaniu na podpisywanie książek, a ja chciałam wręczyć od Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej taki symboliczny upominek. I dziękuję.